Witam, witam moi drodzy serdecznie w kolejnym odcinku z gry Horizon Zero Dawn. Dzisiaj wybieramy się do Ustronia Stwórcy. Tam moi drodzy, między innymi musimy zrobić następujące rzeczy. Aloy próbuje dowiedzieć się czegoś o tajemniczej kobiecie z ruin starożytnego miasta, która jest do niej podobna. Właśnie, we wczorajszym odcinku, gdy spotkałem Olina, Olin też stwierdził, że jego fokus pokazał jakąś kobietę, która jest bardzo złudząco podobna właśnie do Aloy. Sądził, że to jest jego, znaczy jej matka. Jednak, no jak my wiemy ze wcześniejszych odcinków, Aloy mamy nie ma, gdyż została zrodzona. Co tam się dzieje? Przez górę, tak można rzec. A tutaj tym razem coś się dzieje. Coś grubego się tutaj dzieje. Jasny gwint. Dobra. Jedna nie żyje. Cholera, jeszcze ten drugi chyba mnie stwór goni. Dobrze, że to... Dobra, już nie żyje. Dzięki za pomoc. Wow, ale nieźle zostało. Nieźle to coś zostało pokonane. Dobra. Gdzie jesteś, mój zbawco? Taki głos znany jakby, co nie? Czekajcie, najpierw przeszukamy te pierdółki. Chodź tu, na co czekasz? Czekaj chwileczkę. Najpierw pozbieramy rzeczy, których mam naprawdę mało. Nie wiem, gdzie ty jesteś jeszcze, tak szczerze mówiąc. Czekajcie, włączę fokusa, bo tak go chyba nie znajdę. Naprawdę, trzeba pogadać. Tu chyba, nie? Erend. Erend? Co on tu robi, jasny gwint? Co ty tu robisz zupełnie sam? Gdzie reszta? Nie będę ryzykować ich życiem. Swój nic nie warty tyłek mogę poświęcić, ale ich nie. Przepraszam, że cię w to wciągnąłem. A, spokojnie. Dla mnie to normalka. Wiesz, sprzątnąć kilka maszyn, wytropić zabójców. Jasne. Ciekawe, jak wygląda ciężki dzień. Jesteś gotowa? Powiedz mi, co się stało z Ersą. To bardzo ważne. W sumie nikt nie wie. Wyruszyła w środku nocy z kilkoma zaufanymi ludźmi. Zaufanymi? Ciebie nie zabrała? Nie. Bardzo dużo piłem. Może myślała... Szlak, nie wiem. Że nie dam rady. Poszukiwacze znaleźli ciało następnego dnia. No i trupy tchórzliwych Kardża Cienia. To była zasadzka. Kardża Cienia to zwierzęta. Tak ją pobili, że nie dało się pokazać twarzy przed pogrzebem. Przykro mi, Erend. Tak. Kiedy znajdę tych, co to zrobili, im też będzie przykro. I nie wiesz, dlaczego wyruszyła bez ciebie w środku nocy? Nie, ale to musiało być pilne. Wiadomość, raport na temat nowych Kardża Cienia, sam nie wiem. Czemu Kardża Cienia to zrobili? Bo nas nienawidzą, a Ersy najbardziej. Walczyła przy Awadzie i wykopała ich z południka. Lizali rany przez 2 lata, ale w końcu znaleźli sposób, by ją dopaść. Na pewno wszystko w porządku? Jestem trzeźwy, więc nie. Cieszę się, że wreszcie trzeźwo myślisz. Nie przyzwyczaję się. Jasne. Okay. Pokaż mi, gdzie Ersa zginęła, a zrobię, co w mojej mocy. Chodź tu, za mną. Tak, właśnie, moi drodzy, mieliśmy... Tylko coś zbiorę, chwileczkę, tu są fajne rośliny.
Bo my mieliśmy zadanie, gdy byłem właśnie w południku. A gdzie jest Erend? Gdzie on teraz uciekł mi tutaj? To jest właśnie pole poległych, bodajże misja. I ona teraz niby ma zaprowadzić do miejsca pochówku. Przepraszam, do miejsca, gdzie niby zginęła właśnie jego siostra. Po co Ersa wybierałaby się aż tutaj? Nie wiem. To nie ma sensu. Cholera. To terytorium Kardża Cienia? Nie. Naruszyli rozejm, kiedy stanęli nad rozpadliną. Trochę informacji się dowiemy po drodze. Już prawie. Czyli gdzieś tutaj zginęła. Jak już prawie. To tutaj. To tu była zasadzka. Nasze wojsko przetrząsnęło teren, ale może ten twój wynalazek znajdzie wskazówkę czy coś. Proszę. To wygląda na muszę znaleźć ślady ciągnięcia. Co my to zrobili. Dobrze, ślady ciągnięcia, tak? Czy ktoś ciągnął tędy zwłoki? I co tam widzisz? Plamy tworzą linię. Tak jakby krew z czegoś skapywała. Z wozu? Widzisz? Ślady wozu. Myślę, że ktoś przewiózł te ciała i rozrzucił je po okolicy. Czekaj. Mówisz, że znalezionych tutaj zabito w innym miejscu? Ale dlaczego mieliby to zrobić? Tak szczerze, nie jestem pewna, czy to Kardża Cienia za to odpowiadają. To musieli być oni. Jak pójdziemy po śladach, to się dowiemy. Ciekawie się robi. Dobrze. Więc tak, mamy iść po śladach wózka. I to jest na razie nasze zadanie. Tylko, że one może być ciężkie, kurczę, gdyż rzekomy level wykonywania tego jest na poziom, moi drodzy, 19. O, proszę bardzo. Tutaj rzekomo wózek prowadzi. Dobra, idziemy śladami. Zbierzemy co nieco, naprawdę, bo czuję, że może się przydać. Później będę żałował tego, że tego nie robiłem. Wow, ale ślady ewidentnie tutaj są mocne, wręcz nam niepotrzebny fokus. Idzie on za nami w ogóle? Idzie. Idzie nasz Erend. Może zapisze grę. Dobra, cały czas do góry. Naprawdę, ja go przez przypadek tutaj spotkałem, więc cel mojej misji troszeczkę może się zmieni dzisiejszej. Tu chodzi o coś więcej. A my się tego dowiemy. No, naprawdę, robi się ciekawie. No cholera, co to za miejscowa? Tu coś leży, ale... Nie tylko czujka. Patrzcie wy na to. Tu coś jest. Antyczny złom. Mam już za dużo. Dobra. Uwaga, uwaga! To nie są Kardża Cienia. Oni są z mojego plemienia. To tak witają się twoi współplemieńcy? No co ty gadasz? Czyli można rzec, że to są jego ludzie, tak? Pięknie. A,
cholera jasna. Ty dziadu. Dobry jesteś, przyznać muszę. Dobra. Wygląda na razie na spokojną misję. Tylko dużo celowania jest. Dobra, zginął. A kto to jest tam? Dziwny symbol jest nad tym gościem. Co nie? Dobra, chyba zginie teraz. Co to jest? Myślę, że to wzywa maszyny. Uważaj. No nie! O nie, tylko nie ty! To jest ciężkie w cholerę. Ale przynajmniej jestem... Nie jestem sam, o. Dwa aż są! Ja pierdziu! Masakra! Wy to widzicie, dwa ciosy? Nawet nie wiem kiedy, nie żyję. Jeszcze nie mam ognistych strzał. Ten akurat stwór, muszę przyznać, że jest jeden z cięższych. On jest cięższy od... Myślę, że to wzywa maszyny. Uważaj. No, pięknie. Dobra, ja mam parę bomb. Mogą się troszeczkę nadać oczywiście, co nie? To jest ta gadzina? Oberwała trochę. To jest niewiarygodne. O cholera. No muszę wam powiedzieć, że to będzie hardkorowa misja. O proszę. O nie, 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 nie na tą stronę. Cholera jasna. To już bolało. Panie, jakby na ten... Panie, jakbym mógł wejść na ten budynek cholerny. Z powrotem. Już tego nie powtórzę, bez kitu.
O, jeszcze mam 6 bomb, proszę bardzo, tutaj. A, oberwałeś. Czego zabiłem? Nie, chyba jeszcze nie. Jest jakieś ognisko tu jest? Nie mogę. Szukają. Nie wiem, czy tej bomby nie będzie lepiej podłożyć gdzieś tutaj, na miejscu właśnie pola bitwy. O cholera, jasna. A gdzie jest Erend w ogóle? Jest, chyba się jeden jakiś wpieprzył w bombę. O jasny gwint. Jakie to ma ataki przebrzydłe. Cholera. Jedna bomba tu leży, jakby on w nią wszedł, to już byłoby po nim. Dobra, jeden nie żyje, pięknie. Jezu, jakie ma czary dziwne. Też co takie coś. Dobra. No, Erend mi tu pomógł, ewidentnie. Oseram. Kto to jest? Lekarza cienia. We wszystkim się myliłem. Jak zwykle. Proszę, użyj swojego spojrzenia. Muszę wiedzieć, co tu się stało. Dobrze. Czekajcie, najpierw sobie przeszukam. Te dwa stwory. Cholera, nie wiem co tam wziąłem w ogóle. Drugi leży tam bodajże. Ujej, z krzaku. A i z krzaki chyba są do... Nie, jednak nie. Co tu się stało? Mamy użyć fokusa, no dobra. Niszczyciel. Jak na razie to ja tutaj nic nie widzę, będąc szczery. A wy coś widzicie? Nie wiem, czy nie lepiej będzie też się wspiąć gdzieś tutaj na jakąś górkę. Właśnie. Jeżeli nam się w ogóle uda. Zobaczmy to miejsce tutaj może. Tu coś może być. Wygląda na to, że dałoby się na tym coś zamontować. Co to jest? Drewno, żelazo przeznaczone do mocowania ciężkiego sprzętu. Tutaj. Dobrze, przejrzyjmy go. Zużyty akumulator.
Dobra, trójnóg obejrzany. Idź do... Dobra, mamy obejrzeć trójnóg jeszcze. Znaczy to już wykonaliśmy, tak? Czy coś jeszcze tutaj jest? Jakiś akumulator tu rzekomo leżał. Bo tu jeszcze coś leży, czekajcie, patrzcie wy na to. No nie, to jest tylko po prostu skrzynia, dobra. Senna skrzynia. Ale tu więcej już naprawdę nic nie widzę. Oprócz tego trójnoga oczywiście. Nie, może z takimi informacjami podejdźmy. Czekajcie. Nie ma na nich krwi. Ludzie Ersy w ogóle się nie bronili. Dobra, czyli po prostu mamy bardziej jeszcze te miejsce wytropić. Bardziej je tutaj przeszukać. Te plamy krwi, to było. Proszę, użyj swojego spojrzenia. Muszę wiedzieć, co tu się stało. Dobra, więc w takim razie jeszcze trzeba przeszukiwania kontynuować. To nie wszystko. Co to jest? A, to ta moja bomba chyba. Cholera, szkoda, że nie wypaliła. Jeszcze większa szkoda, że tego wziąć nie mogę. Ale chyba mogę zrobić z nią takie coś, co nie? Czekajcie. A jak inaczej? Tutaj chyba coś się szykuje nam, zobaczcie. Antyczny złom, ale to gdzieś na dole. Już jest w ogóle poza miejscem przeszukiwań, mi się wydaje. Właśnie na dachu coś jeszcze jest? Nie, już nic tam nie ma. O ile tam w ogóle by można było wejść? Dobrze, szukajmy dalej. Ten wózek. Nic. Ta budowla mnie też ciekawi, muszę wam powiedzieć. Jakaś tam roślina ma. To wygląda na jakąś taką... antenę satelitarną, ale takich ogromnych rozmiarów. Nie, ale tutaj też nic kompletnie nie ma, czyli tam. No cholera. Myślałem, że nie wyjdę. No czekajcie. Tutaj byłem, ale nic nie ma kompletnie. Te skały. Skruszone. Czekajcie chwileczkę. Coś musiało w nie uderzyć. Coś, czego nigdy wcześniej nie widziałam. Dobra, tu coś jeszcze jest. Zużyte, pocięte być może część uprzęży. Paski od pancerza, przecięte nożem i kamień ze śladami krwi. Dobra. Masa ludzi tu zginęła. To była rzeź. Czyli te kamienie. Te młoty. To jest to.
A, ślady krwi bodajże były. To ta skóra, to też już przy tym byliśmy. Ta stal też. Kamienie także były. To co nam tu diaska jeszcze zostało? To jest hełm Ersy. Myślałem, że poległa na polu, ale to było tu. Całe to oszustwo. Po co? Jakby chcieli mnie ukarać. Mam podejrzenie. Ale wnioski są dość odważne. Na razie twoje teorie są lepsze niż te wszystkie fakty. No dobra. Myślę, że Oseramowie zastawili pułapkę, używając nowej broni. Była tam, na tamtym trójnogu. Ona strzela falą mocy, może dźwiękiem. Pewnie skruszyła tamte skały. Myślę, że paraliżuje ludzi zamiast ich zabijać. Powaliła cały oddział straży. Na broni nie było krwi. Nie walczyli. Ale po co paraliżować, żeby potem przenieść i wypatroszyć? Starali się coś ukryć. Patrz tam, krew na kamieniu. Użyli go, by zmiażdżyć jej twarz. Niekoniecznie jej. Te paski zostały przecięte. Jakby zdjęli z kogoś pancerz. To niemożliwe. Przecież jej ciało znajduje się w południku. Widziałem. Powiedziałeś, że było nie do poznania. Może włożyli pancerz na kogoś innego. Kogoś o podobnej budowie. I zmasakrowali ciało. To mógł być każdy. Nawet Ersa. Wracaj do południka. Przyjrzyj się temu ciału. Jeśli to naprawdę Ersa, to się mylę. Ale jeśli nie... Czyli moja siostra może żyć. Ruszam. Spotkamy się w mieście. Ja pierdzielę. Kończono misję główną pole poległych. 6330 doświadczenia, nieźle. Dobra, moi drodzy, zakończymy. Przede mną pewnie jeszcze dłuższa noc. No, dokładnie. Dwie misje nadal mamy, moi drodzy. Idź do Ustronia Stwórcy. Mieliśmy to robić dzisiaj, niestety się nie udało, ale wykonaliśmy za to inną, świetną misję i muszę wam przyznać, że no, jestem w szoku. Bo co się okazuje, Ersa może, jak słyszeliście, żyć. Więc fajnie by było. Tylko właśnie Erend poszedł sprawdzić, czy to faktycznie jej ciało. Dobra, moi drodzy, naprawdę świetna giera. Cały czas, powiem wam szczerze, z chęcią do niej wracam po powrocie z pracy i tak dalej. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Ja się jeszcze raz z wami gorąco, gorąco żegnam. Trzymajcie się, cześć!